Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Siemanio OK. Bardzo króciutko, przeprowadziłem się z dużego miasta, z dużej aglomeracji, jaką było Glasgow, zadymione duże miasto, na obrzeża Parku Narodowego do Balog, do wsi. Bardzo mała miejscowość, która leży nad jeziorem. Do złudzenia przypomina mi moje miasto rodzinne Mikołajki, w którym się urodziłem i wychowałem na Mazurach. Dla tych, którzy tutaj nie byli, ja chcieliby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Przejdę się, jak zwykle zrobię rundkę, pokażę Wam, gdzie trafiłem i jaka to jest perełka. Zapraszam na odcinek. Pierwszy raz, kiedy wszedłem na ten most, spojrzałem w lewo, pomyślałem, jestem u siebie. A to dlatego, że słuchajcie, zobaczcie, po tamtej stronie jest most. Ja również idę teraz po moście. Mikołajki mają tak samo, mają dwa mosty. Jest jeszcze trzeci kolejowy, ale on się nie liczy. Zasumowane łodzie, łódki po tej stronie. Jak również po tamtej. Poczułem się jak w domu. Zapach wody. To jest to. Jak widzicie, bardzo fajną opcją jest popływanie takim cruiserem, pływa nad Loch Lomond. Pływałem tym w tamtym roku lub dwa lata temu. Trwa to około półtorej godziny, trzy godziny, jakoś coś w tym stylu. Tutaj macie czas, o który odpływają, jak również ceny. Cena za dorosłą osobę jest to 13,50, za młodego jest 11 funtów, a poniżej tego wieku, czyli 5 lat, pływacie za darmo. Fajna opcja, spróbujcie, jeżeli będziecie tutaj w okolicy. Kiedy zejdziecie z mostu i mieliście tą budkę, w której Wam pokazywałem, że można kupić tam bilety na te cruisery, idźcie wzdłuż tutaj wybrzeża, zaczyna się taki park, bardzo fajnie, dużo drzew, w gorący dzień rzucałem przyjemny cień. Dość można tędy do miejsca, w którym nazywa się to Sea World, można zobaczyć tam różnego rodzaju ryby, jakąś faunę podwodną i tak dalej. Pokażę za chwilę Wam, jak to wygląda z cenami, bo sam dokładnie nie wiem, nie byłem tam. Generalnie w niedzielę jest market, można zjeść jedzenie z grilla, różnego rodzaju słodycze, jakieś pamiątki i tak dalej. Są jakieś atrakcje dla dzieci, trampoliny, różnego rodzaju jakieś takie mini golfy lub place zabaw. Naprawdę można bardzo przyjemnie spędzić czas. Jeżeli jest ciepło, można wypożyczyć łódkę, kajak lub też rower wodny. Jeżeli tam dojdę, to pokażę Wam, jak wygląda to cenowo. Do wypożyczenia mamy łódki, kanu, kajaki, różnego rodzaju sprzęt wodny. Możemy wypożyczyć rowery, wszystko znajduje się tutaj na plaży, w tej budce. Speedboat, tam widzicie ta motorówka z dużym silnikiem, też jestem do wynajęcia. Podejdę do tablicy, zrobię zdjęcie. Zobaczycie, jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o ceny. Sam w sumie też jestem ciekawy. Teraz pokażę Wam coś, co podoba mi się najbardziej. Tutaj ostatnio pływałem na materacu, bo w Szkocji mamy super pogodę przez ostatnie dwa tygodnie, niespotykane, świeci słońce po 26 stopni. Ten widok, który tutaj nam się wyłania za zakrętem, czyli piękne góry, tam jest część zamglona, więc nie wszystkie widać. Warstwy gór się nakładają na siebie, ale wygląda to przekozacko. Uwielbiam ten widok, nigdy mi się nie znudzi. Tu mamy marinę,
daleka dla takich fajniejszych łódek, fajniejszej jachty. A tutaj przepiękny Loch Lomond. Za mną widać stary parowiec Steamship, tak się nazywa to po angielsku. Wizytówka Loch Lomond jest na prawie wszystkich pocztówkach. Jest w remoncie, nie pływa. Z tego co się dowiedziałem, mają go naprawić i wraca na wodę. Super, bo jak ten statek pływa na wodzie, wygląda to przekozacko, naprawdę, robi klimat. Właśnie kupiłem hot doga w miejscowej budce, która jest za mną, za plecami. Może nie jest to Michelin Star, ale gdy mamy takie widoki za sobą, to od razu wszystko smakuje lepiej. Niech gra muzyka. Jeżeli byście chcieli przyjechać tutaj do mariny, jest bardzo łatwy dostęp i ogromny parking, z miejscem parkingowym nie ma problemu. No, na pewno w szczycie sezonu, kiedy jest tu pełno ludzi, może być delikatny problem, ale generalnie jest tutaj mnóstwo miejsc parkingowych, więc każdy na pewno dla siebie znajdzie jakieś miejsce. Oto ogromna mapa mariny. My znajdujemy się tutaj. Tutaj jest te SeaWorld, co wam mówiłem. Będziemy się kierować teraz w stronę parku linowego, bardzo duży park linowy i picking area, który jest właśnie tutaj. Przepraszam, tutaj. Tu jest ten parking ogromny, o którym wam wspominałem. No a my przyszliśmy stąd, z Baloch, czyli tutaj mostem przyszliśmy przez park i jesteśmy teraz tutaj. To co widzicie, to park linowy rozpięty w koronach drzew. Za tę przyjemność trzeba zapłacić 38 funtów za osobę. Idąc kawałek dalej, dotrzymy do picnic area. Jest to jedno z moich ulubionych miejsc. Szkoda tylko, że niektórzy mają problem, żeby po sobie posprzątać. Znajduje się tutaj również ogromny country park, który oprócz placu zabaw i plaży oferuje nam przepiękne widoki. Zamek znajdujący się na środku parku nie jest jedynym w okolicy.
Oto skrót z mojej wizyty w podobnym obiekcie. Jak widać, można tędy przechodzić i wygląda to bardzo, bardzo fajnie. O. Zobaczcie, jakie to jest wysokie. Na prawo mamy schody na górę, ale nie zamierzam tam wchodzić, bo założę się, że jest to zbyt niebezpieczne, aczkolwiek tak wygląda klatka schodowa, nie wiem, czy dobrze widać w tym świetle. Zamek był dosyć wysoki, dzisiaj już zostało z niego niewiele, aczkolwiek spacerując w tak ładną pogodę tymi tunelami, wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Dostęp nie był najlepszy. Było widać, że wiele razy ta dziura w ścianie była łatana, wiele razy tutaj ktoś wchodził, żeby sobie poglądać. Nam się udało, znaleźliśmy małą dziurę i jesteśmy tutaj. Zobaczcie, jakie to musiało być kiedyś ładne te sale, na których na pewno kiedyś tęczono, dzisiaj wyrastają tutaj drzewa. Wow, tam jest jakaś dziura, tam są chyba jeszcze jakieś jakieś pomieszczenia pod spodem, jakieś piwnice. No wygląda to naprawdę imponująco. Bardzo fajna atrakcja, ale nie dla wszystkich. Jeżeli ktoś się boi, niech nie wchodzi, można poglądać z daleka. Ja nie mogłem się powstrzymać, musiałem to zobaczyć i naprawdę nie żałuję, bardzo fajne, bardzo fajne miejsce. Zamek z zewnątrz, jakby się patrzyło na zdjęcia albo z drona, nie wygląda na aż tak super duży, ale chodząc tutaj tymi wszystkimi pomieszczeniami, tunelami, naprawdę można przez chwilę zbłądzić. Tu jest wyjście. Musimy zobaczyć, jak to wygląda z zewnątrz. Zobaczcie. Tutaj pewnie było jedno z wejść. Są przyozdobienia na górze. Zamek spłonął kiedyś, już go nie odnowiono. Super miejsce. Zobaczcie na te rośliny, które tutaj porosły zamek. Wygląda naprawdę przepięknie. Normalnie jak z bajki. Zobaczcie w ogóle, że tutaj jak strop się zawalił, tam u góry widać korzenie drzew. Po prostu wyrosło na pierwszym piętrze, rosły drzewa i od ciężaru strop zaczął się zawalać. Tam pospadały belki. Ale my kierujemy się w stronę wyjścia, bo słyszeliśmy, jak coś spada na ziemię. Boimy się, żeby nic nam nie spadło na głowę. Więc powoli wychodzimy. Tam jest parking, tam zaparkowaliśmy. Tutaj jest taka dróżka. Wzięliśmy wózek. Chcemy się przejść dookoła. Zamek widać zakamuflowany za drzewami. Natura powoli domaga się o ten zamek. Niszczy go. Się wiatru i erozja, wiadomo, korzenie, które podkopują fundamenty tego zamku.
Wydaje mi się, że jeszcze parę lat i już tutaj nic nie zostanie. Wszystkie te ścianki się pozawalają, więc fajnie, że dzisiaj mieliśmy okazję skorzystać i przyjechać tutaj. Jeszcze zobaczyć, póki te mury tutaj stoją. Słuchajcie, to wszystko w tym odcinku na temat Balog. Oczywiście zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania, jeżeli nie chcecie przegapić moich następnych odcinków. Oczywiście możesz również kliknąć tutaj lub tutaj, zobaczysz poprzednie odcinki. To na tyle, trzymajcie się, hej!